Dariuszu, witam Państwa w programie Punkt Widzenia Telewizji Dami. Na koniec tygodnia moim Państwa gościem Kinga Bogusz, przewodnicząca Rady Miejskiej i radna Prawa i Sprawiedliwości. Witam Pani Przewodnicząca. Witam Panie Redaktorze, witam Państwa. Tak przed programem rozmawialiśmy, że ta kadencja Rady Miejskiej jest strasznie płodna. Ile? Tak, od listopada. 33 sesje za nami, sesje zwyczajne, które odbywały się raz w miesiącu, ale również wiele sesji nadzwyczajnych, więc 33 już za nami. Wrócili Państwo. Chociaż Panie Redaktorze, jeszcze muszę dodać, że oprócz tego, że to były 33 sesje, to nasze sesje są z reguły bardzo długie, bo nawet ostatnia rozpoczęła się o godzinie 9, natomiast zakończyła to około godziny 22. A słyszałam, że w niektórych samorządach najdłuższa sesja trwa 5 godzin, więc... Nawet ostatnio rozmawiając, jeżeli dobrze sobie przypominam, z posłem Andrzejem Kosztowniakiem, tak zastanawialiśmy się, czy ta ostatnia sesja zwykła, budżetowa tak naprawdę, nie potrwa 2 dni, ale uwinęliście się w 1. Co prawda już wychodziliście z zapałkami w oczach, ale, ale okej. No ale gdzieś ta koncentracja siada już na końcu, no bo po tylu godzinach... Ja myślę, że w ostatni poniedziałek jednak nie, że ta koncentracja nadal była. No to dobrze. No pewnego rodzaju emocje wchodzą w grę i w momencie, w którym one zaistnieją, to i ta koncentracja, skupienie nadal pozostaje, więc... Ja też odniosłem wrażenie, oglądając sesję w internecie, że w pewnym momencie Pani już straciła cierpliwość i tak, można powiedzieć, uderzyła ręką w stół. Dość tych krzyków. Zdarza się, to prawda. Dobrze, sesja bardzo ważna, sesja budżetowa. Dużo się na niej działo. Teraz tak, chyba mogę powiedzieć, więcej na niej niż na tak. Czy tak musiało być, Pani Przewodnicząca? No rzeczywiście, kilka uchwał na nie, kilka na tak. To więc... najważniejsze na nie. No, projekt budżetu. Tak. Projekt budżetu, ale tutaj należy, Szanowni Państwo, uzmysłowić sobie, że Rada musi przyjąć budżet do końca stycznia. Czyli mamy jeszcze trochę czasu, mamy nadzieję, że Pan Prezydent rzeczywiście pójdzie na jakiś kompromis, jeżeli chodzi o nasze propozycje i że ten budżet uda się uchwalić. Prezydent odbija piłeczkę, że budżet należy do radnych. Od momentu, kiedy złożył go w Biurze Rady Miejskiej, tak? Czyli 15 listopada. Tak. 15 listopada prezydent złożył do Rady prowizorium budżetowe, bo tak to się już nazywa. I w momencie, w którym do końca tego roku nie uchwalimy budżetu na 2020 rok, prezydent może funkcjonować, zawierać umowy na tym prowizorium. Okej, rozumiem. Tylko, że, Także los organizacji pozarządowych nie jest zagrożony. W momencie, w którym nie uchwalimy tego budżetu do końca roku, tutaj rozwiewam wszelkie wątpliwości, prowizorium budżetowe obowiązuje do końca stycznia. Podczas tej sesji bardzo mocno wybrzmiało z Państwa strony, jako radnych Prawa i Sprawiedliwości, Panie Prezydencie, nie porozmawiał Pan z nami o naszych propozycjach, bo ja pamiętam Państwa briefing na Placu Kolacyjnego, tak, przedstawili Państwo swoje propozycje do przyszłorocznego budżetu miasta, nie porozmawiał Pan z nami. Pytaliście się dlaczego? Dlaczego prezydent nie znalazł czasu na rozmowę, by przedyskutować wasze propozycje? Co się uda włożyć do tego budżetu, co się nie uda? A prezydent odbija piłeczkę, ale budżet od momentu, kiedy go złożyłem, jest własnością radnych. Dlaczego radni PiS nie uwzględnili tam swoich propozycji? Dlatego, że my chcieliśmy, żeby to był wspólny budżet prezydenta i radnych. W zasadzie to prezydent konstruuje uchwałę budżetową i chcieliśmy, aby konstruując ją, uwzględnił już część naszych propozycji, prawda? W tym momencie, kiedy ta uchwała budżetowa już jest, jest gotowa, należy dokonać decyzji, komu zabrać, aby przekazać te środki finansowe na inny cel. Nie chcieliśmy, tego by się chyba nie obeszło, tak? Nie chcieliśmy dokonywać tego typu wyboru, tylko chcieliśmy, aby te nasze propozycje były uwzględnione już na etapie konstruowania uchwały budżetowej, dlatego zgłosiliśmy je odpowiednio wcześnie, na początku października. Ale mieli Państwo świadomość, że z tych propozycji, które Państwo przedstawiliście, nie wszystkie wejdą, no, bo to jest niemożliwe. To wie Pan, Panie Redaktorze,
to było pole do rozmów tak naprawdę. Pomiędzy prezydentem a nami, radnymi, a prezydentem mogliśmy to wszystko tak naprawdę uzgodnić, wynegocjować i ten budżet mógł być budżetem wspólnym prezydenta i Rady Miejskiej. Ja nie zgodzę się z tym, co prezydent, jak prezydent nazywa te nasze propozycje, a mianowicie koncertem życzeń radnych Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest koncert życzeń, to są potrzeby mieszkańców Radomia i nie zgodzę się z tym, że koncertem życzeń jest budowa chociażby chodnika przy ulicy Perzanowskiej. Tam jest sytuacja analogiczna do ulicy Szydłowieckiej, gdzie chodzi o bezpieczeństwo między innymi dzieci, które uczęszczają tamtędy do szkoły. Także naprawdę warto było pochylić się nad tymi naszymi propozycjami i część ich uwzględnić, a nie negować ich już na samym starcie, dlatego że zgłosili je radni opozycji. Którzy zresztą mają większość w Radzie. Którzy mają większość w Radzie. I tak, panie redaktorze, już tutaj tak na marginesie, to ja czasami się zastanawiam, kto jest opozycją, kto sprawuje władzę, bo rzeczywiście w Radzie możemy śmiało stwierdzić, że władzę sprawuje Prawo i Sprawiedliwość, tak, prawda? Tak. Czyli Koalicja Obywatelska jest w opozycji. Natomiast jeżeli chodzi o Urząd Miejski, no to pan prezydent, a my jesteśmy opozycją. To jest sprawa dyskusyjna, więc... Zapytam wprost, pani przewodnicząca, czy jeszcze w grudniu jest szansa na rozmowę o budżecie, mam tutaj na myśli sesję Rady Miejskiej. My jesteśmy, panie redaktorze, otwarci na rozmowę. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje ze strony pana prezydenta. Zależy nam na tym, aby ten budżet uchwalić, ale chcielibyśmy, żeby to był budżet kompromisu. Pytanie, jak długo prace nad tym kompromisem mogą potrwać? Czy uda się je zakończyć w grudniu? Im wcześniej zaczniemy, tym wcześniej skończymy. Bo prezydent już teraz dość mocno przestrzega przed mieszaniem się do budżetu Radomia przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Gdyby ten termin do końca stycznia nie został, że tak powiem, dobrze wyczerpany, o tak. I wtedy, jak mówi prezydent, Radom nie widział jeszcze takiej rzezi w wydatkach. Panie redaktorze, do końca stycznia mamy 5 tygodni. My jesteśmy ludźmi poważnymi. Pan prezydent zdaje się również. Więc jeżeli usiądziemy do wspólnego stołu, to ja myślę, że ten kompromis uda się osiągnąć. Potrzebna jest tylko dobra wola z obu stron. A jeżeli chodzi o nowe stawki za wywóz i odbiór, za segregację śmieci też? Bo tutaj, tak jak przy budżecie, widzę gdzieś jeszcze to zielone światełko w tunelu, tak przy śmieciach. Tak, ale to... Proszę mi wierzyć, ale... Tak, panie redaktorze. Okopaliście się na swoich pozycjach i... Tak, panie redaktorze, zanim wrócimy w ogóle tutaj do tych stawek za wywóz śmieci, to ja chciałam również powiedzieć, że to był jeden z powodów, dla których nie chcieliśmy tego budżetu przyjąć. Mianowicie w dochodach były ujęte środki finansowe, które przewidują stawki za wywóz odpadów. Podwyżka 77%? Tak. Jest ujęta ta podwyżka 77%, w związku z czym no, uważamy, że ta uchwała budżetowa w sytuacji, w której uchwała podnosząca opłaty za wywóz śmieci nie została przyjęta, jest nieprawidłowa. To sygnalizował przewodniczący Komisji Budżetowej Mateusz Kuźmiuk. Także to też jest kwestia do wyjaśnienia. A teraz wracając do tych stawek. To było trzecie podejście, jeżeli chodzi o uchwałę. Rzeczywiście po pierwszym podejściu prezydent zawodnik poszukał oszczędności i te podwyżki... Tak, ze 120% zszedł na 77%. Tak, zszedł na 77%. Liczyliśmy na to, że zdejmując projekt uchwały po raz drugi, poszuka tych oszczędności jeszcze. Znaczy powiem tak, prezydent zawodnik mówi tak, przy 77-procentowej podwyżce i tak miasto będzie musiało dokładać do tego obszaru segregacji odpadów bodajże 4 miliony złotych. Przy 120% miasto wyszłoby na zero. Czyli jeszcze państwo są zdania, że jest szansa na obniżenie? Tak.
Uważamy, że jest jeszcze szansa na obniżenie tych stawek. Tutaj pojawiały się głosy w trakcie ostatniej sesji, aby przyjrzeć się bacznie sytuacji w spółce Radkom i poszukać również tam oszczędności. Mamy sytuację taką, w której Radkom odbiera śmieci w gminach ościennych, natomiast w Radomiu robią to zupełnie inne prywatne firmy. I pytanie, Radkom jest spółką miejską. W sytuacji, w której spółka miejska nie odbiera tych odpadów, tylko odbierają ją inne prywatne firmy, no nie jest to sytuacja, panie redaktorze, normalna, prawda? Czy radni Prawa i Sprawiedliwości rozumieją, że musi być podwyżka, czy raczej stoją na stanowisku, że absolutnie nie ma podwyżki? Panie redaktorze, przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę z tego, że prezydent w 2015 roku obniżył tą opłatę, prawda? Od 2015 roku ta opłata była na stałym poziomie i w tym momencie okazuje się, że mamy tak ogromny niedobór, jeżeli chodzi o to, aby odbiór tych odpadów się bilansował. Czyli do tej pory mieliśmy coś w rodzaju zaniechania, tak? Jeżeli chodzi o wyliczenie tych stawek. Nie było to pilnowane na bieżąco. W pewnym momencie mieszkańcy dowiadują się, że mają, tak jak to było przy tym pierwszym podejściu, mają płacić o 120% więcej za wywóz śmieci. Tak. My nadal stoimy na stanowisku, że tych oszczędności można poszukać, bo skoro ze 120% można było ich poszukać i podwyżka w tym momencie jest na poziomie 77%, to oszczędności możemy poszukać. Możemy poszukać jeszcze. Radkom jest to spółka miejska, która podlega panu prezydentowi. Możemy się przyjrzeć sytuacji w Radkomie. Możemy również wyjaśnić tą sytuację, dlaczego to firmy zewnętrzne odbierają śmieci, a nie spółka miejska. Być może wtedy byłoby taniej. Także warto jest naprawdę tych oszczędności poszukać, bo to są naprawdę duże kwoty, które mieszkańcy mają uiszczać za wywóz śmieci. W Warszawie radni uchwalili podwyżkę, ale ona nie ma nic wspólnego z metrażem, jaki dana osoba zajmuje. To jest ryczałtowa kwota. Może warto iść w tym kierunku w przypadku Radomia, no, bo raczej podwyżka musi być. Wie pan Pani co? Czy nie? W Warszawie, panie redaktorze, ja wiem, to jest inne miasto. Ale okay. Nie. Uchwalili stawkę, która nie ma nic wspólnego z metrażem. No bo stawkę możemy wyliczyć albo od metrażu, albo od osoby, która zamieszkuje dane, od osób, tak, które zamieszkują dany lokal. Ja słyszałam, że nawet w niektórych samorządach ta stawka jest wyliczana na podstawie zużycia wody. No to już jest w ogóle kuriozalna sytuacja, bo nie możemy tego łączyć. Obawiam się, że tych stawek łączyć, obawiam się, że w niektórych przypadkach mogłoby to nawet wpływać na higienę, prawda? Natomiast w Radomiu, z tego co się orientuje, radni tam którejś z poprzednich kadencji przyjęli taki system mieszany, tak? Czyli i metraż, i osoby, bo mamy podział na gospodarstwa jednoosobowe i wieloosobowe. I mamy również stawkę wyliczoną na podstawie metrażu. Tutaj osoby, które mają doświadczenie w tej kwestii, mówią, że jest to najlepsze rozwiązanie. Dlatego, że w sytuacji, w której stawka byłaby naliczana od osoby, mogłoby dojść do takiej sytuacji, w której mieszkańcy po prostu zgłaszają, że nie zamieszkują, tak, w danym lokalu. Będziecie musieli wrócić, ale teraz jest pytanie, czy jeszcze w tym miesiącu. Tak, ja panie redaktorze, zgadzam się z tym, że to nie jest idealny system naliczania opłat. Zgadzam się, bo niekiedy to dwie osoby zamieszkują mieszkanie o bardzo dużym metrażu. Zbiorowa, jeżeli ktoś nie segreguje, tak. 10, no to... Zgadzam się, że nie jest to rozwiązanie to idealne. Jeżeli uda nam się znaleźć lepsze, to na pewno podniosę rękę za tym, aby je wprowadzić. Dobrze, już na sam koniec elektronik, który wreszcie chyba się przeprowadzi na piętro w publicznej szkole podstawowej nr 27.
w elektroniku był bardzo duży nabór uczniów, może i za duży. Natomiast pani wstrzymała się od głosu, tak? Wstrzymałam się od głosu. Panie redaktorze, wstrzymałam się od głosu, ponieważ nie chciałam opowiadać się po żadnej ze stron. Doszło do sytuacji, w której ten konflikt między społecznością publicznej szkoły podstawowej nr 27 i zespołu szkół elektronicznych naprawdę urósł do bardzo, 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 bardzo narósł, o tak, tak to ujmę. Z jednej strony rozumiem rodziców, dzieci, które uczęszczają do PSP 27, że obawiają się o dalszy los tej placówki, natomiast z drugiej strony rozumiem potrzebę poprawienia warunków lokalowych dla uczniów z zespołu szkół elektronicznych. To nie my jako rada i nie my jako radni jesteśmy od tego, żeby ten problem rozwiązać. Zgłaszaliśmy propozycje rozbudowy elektronika, przeniesienia uczniów do wolnych sal lekcyjnych w 13 LO, natomiast pan wiceprezydent Semik no, nie skorzystał z tych naszych propozycji i uczniowie elektronika mają się przenieść do PSP 27. Rodzice protestują. Na pewno i myślę, że będą protestować. Naprawdę, rozbudowa elektronika byłaby chyba najlepszym rozwiązaniem. Ja rozumiem, że nie miałoby to miejsca już od przyszłego roku szkolnego, tak, gdzie ci uczniowie zajęliby nowe sale lekcyjne, ale elektronik to jest przyszłość, tak? To jest przyszłość dla uczniów, dla młodzieży naszego miasta. To jest szkoła, z której możemy być dumni, z której absolwentów możemy być dumni. To są kierunki kształcenia, na które jest szkoda, naprawdę bardzo duże. W tym temacie dużo złego się wydarzyło już od samego początku. Zgadzamy się, prawda? I pani dyrektor szkoły, też jej zachowanie takie jakieś dziwne, potem rezygnacja chyba z bycia dyrektorem, jeżeli dobrze sobie przypominam, niedokończone pewne kwestie. Wie pan, panie redaktorze, bo rzeczywiście, gdyby zajęcie tych sal lekcyjnych było tylko przejściowe, tak, w PSP 27, no to myślę, że i ci rodzice, którzy tam protestują, nie protestowaliby aż tak bardzo, widząc perspektywę tego, że jednak elektronik się rozbudowuje i ci uczniowie z powrotem wrócą do swojej macierzystej szkoły. Natomiast wszystko według mnie zmierza w kierunku likwidacji PSP numer 27, więc tutaj te protesty też rozumiem. Nie kończmy takim smutnym tematem, panie przewodniczący. Święta mamy za pasem, więc... To prawda. W RC się nie porozmawialiśmy, ale... Ale nie zgadzam się tutaj z wiceprezydentem Semikiem, że nie. Szanowni Państwo, w momencie, w którym młodzież elektronika zajmie to drugie piętro, wielu rodziców zdecyduje, aby swoje dzieci kierować do innych szkół podstawowych, a nie do PSP 27, właśnie z obawy przed przyszłością tej szkoły. Być może trochę też przed bezpieczeństwem swoich małych dzieci, no bo to jednak dziecko, które zaczyna w szkole podstawowej edukację, to jest dziecko na poziomie 5-6 lat. Ja tutaj absolutnie nie twierdzę, że młodzież z elektronika jest zagrożeniem dla tych dzieci, ale jednak rodzice dziecka 5-6-letniego... Skąd się ten konflikt wziął, tak? Tak. No więc właśnie. Dużo mądrości teraz potrzeba i takiego spokoju. No dobrze, o recesie nie porozmawialiśmy, ale to myślę, że przy następnym naszym spotkaniu w programie Punkt Widzenia, na który już serdecznie panią zapraszam, będzie o tym okazję porozmawiać. Może tak, niech się rozpocznie budowa, czy dokończanie tej budowy, może tak. Tak, bo to jest bardzo ważna inwestycja dla Radomia. Tak jest. I wtedy będziemy rozmawiać. Fajnie. Kinga Bogusz, przewodnicząca Rady Miejskiej, Radna Prawa i Sprawiedliwości, była moim Państwa gościem w programie Punkt Widzenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję państwu. Wszystkiego dobrego na święta, a my widzimy się w poniedziałek o stałej porze. Do zobaczenia.